Poczytaj mi prosie. Czarnoksiężnik z Krainy Os. Część druga, ostatnia. Dziękuję pięknie BTS Na malarce prosiaków. Rozdział piąty. Zła czarownica Zła czarownica zachodu miała tylko jedno oko ale jej wzrok sięgał bardzo daleko. Zauważyła czwórkę przyjaciół, gdy tylko wyszli z miasta. – Zmierzają tu nieznajomi? – powiedziała piskliwym głosem. Dmuchnęła w gwizdek i przybiegła do niwatacha wilków. – Rozerwijcie ich na kawałki! – rozkazała. Wilki wyszczerzyły zęby i pomknęły przed siebie. Na szczęście już z daleka usychał je drwal. Kiedy podbiegł do niego pierwszy wilk, drwal odrąbał mu głowę. Raz po raz machał swoją siekierą, aż rozprawił się ze wszystkimi bestiami. Czarownica zmarszczyła gniewnie brwi. Dmuchnęła dwa razy w gwizdek i wnet przyleciało stado wron. Rozd ich na strzępy! warknęła. Tym razem to strach na wróble dostrzegł z oddali ptaki. Kiedy podleciała do nich pierwsza wrona... Strach złapał ją i skręcił jej z kark. Raz dwa pokonał całe stado. Czarownica rozłościła się nie na żarty. Dmuchnęła w swój gwizdek trzy razy, aby przywołać rój pszczół. Urządźcie ich, gdzie popadnie! zawołała. Strach na wróble szybko rozrzucił dookoła siano, aby ukryć dorodkę Toto i lwa. Pszczoły atakowały drwala, ale łamały sobie żądła na jego twardym, blaszanym ciele i wnet padały bez życia. Czarownica ze złości aż zgrzytała zębami, ale miała w zanadrzu ostatni podstęp czapkę, która spełniała trzy życzenia tego, kto miał ją na głowie. Czarownicy zostało ostatnie życzenie. Gdy tylko założyła czapkę na głowę. Wokół zaroiło się od czarodziejskich, skrzydlatych małp. Zabijcie przybyszów! ryknęła. Oprócz lwa! Z niego zrobię sobie niewolnika. Małpy odleciały, aby schwytać czwórkę przyjaciół. Wyciągnęły słomę ze stracha na wróble i porzuciły go pośród zarośli. Drwałem cisnęły o kamienie, rozbijając go na kawałki. Zaś lwa związały i zaniosły do zamku. Nie wiedziały jednak, co począć z Dorotką. Nie możemy jej zrobić krzywdy, stwierdziły. Zaprowadzimy ją do czarownicy. Choć Dorotka nie miała o tym pojęcia, jej srebrne trzewiki miały wielką moc. Na ich widok czarownica wprost struchlała. Zaraz jednak zauważyła, jak przerażona jest Dorotka. Ona nie wie, co to za trzewiki. Pomyślała czarownica z radością. Rób, co ci każę, bo w przeciwnym razie zginiesz! krzyknęła do dorotki i kazała jej wziąć się do pracy. Lew został uwięziony przed zamkiem. Dorotka martwiła się, że już nigdy nie uda im się uciec z niewoli. Każde wyjście strzeżone było przez niewolników czarownicy. Jednak czarownica straciła już większość swojej mocy. Moje wilki, moje wrony, moje pszczoły, wszyscy przepadli, myślała ze złością. Nawet moja czapka nie spełnił żadnego życzenia. Potrzebny mi plan. Muszę ukraść srebrne trzewiki. Czarownica niepostrzeżenie położyła na ziemi niewidzialną kłodę. Dorotka przewróciła się i jeden z trzewików spadł jej z nogi. Zaraz rzuciła się na niego czarownica. Oddaj mój trzewik! zawołała rozgniewana Dorotka. Nie ma mowy! zarchotała czarownica. Drugi też ci ukradnę. Dorotka była tak rozłoszczona, że chlusnęła na nią wodą z wiadra. Czarownica natychmiast zaczęła się kurczyć. Ach! Rozpuszczam się! zapłakała. Wkrótce z czarownicy pozostała jedynie kałuża mętnej wody oraz srebrny trzewik. Dorotka poś pośpiesznie założyła trzewik na nogę i pobiegła do lwa. Czarownica nie żyje! Zawołała. Rozdział szósty Sztuczki Czarnoksiężnika Niewolnicy, których więziła czarownica, tańczyli z radości i pomogli dorodce i lwu odszukać przyjaciół. Szybko znaleźli szczątki stracha na wróble i blaszanego drwala. Drwal został prędko złożony w całość, a gdy strach na wróble wypchany nową słomą czuł się lepiej niż kiedykolwiek. A teraz, powiedziała Dorotka, chodźmy do czarnoksiężnika po nasze nagrody. Zapakowali więc kosz jedzeniem z kuchni czarownicy, przykryli go czapką i wyruszyli w drogę. Po godzinie zatrzymali się, aby coś przekąsić. Nie mogę doczekać się spotkania z czarnoksiężnikiem, powiedziała Dorotka, zdejmując czapkę z koszyka. Szkoda, że jeszcze nie jesteśmy w szmaratowym mieście. Ku zaskoczeniu wszystkich nagle rozległy się trzepot pod skrzydłem i zjawiły się czarodziejskie małpy. W jednej chwili przyjaciele byli już w powietrzu. Czapka spełnia życzenia, zdziwiła się Dorotka. Wkrótce zobaczyli na horyzoncie lśniące dachy szmaragdowego miasta. Małpy postawiły ich na ziemi i odleciały. Czarnoksiężnik kazał im czekać całe wieki. W końcu żołnierz o zielonej brodzie zaprowadził ich do środka. Tym razem komnata była pusta, lecz powitał ich tajemniczy głos. – Jestem czarnoksiężnikiem. O co chcecie mnie prosić? – Przyszliśmy po nasze nagrody, odparli przyjaciele. Zła czarownica nie żyje. Ale, zaczął głos, chcemy odebrać nasze nagrody, zaryczał lew. Toc odskoczył przerażony i przewrócił parawan, który stał w rogu. A wtedy ich oczom ukazał się niski mężczyzna w okularach i z kędzierzawą czupryną. Kim jesteś? Zażądał odpowiedzi drwal i pogroził mu swoją siekierką. Jestem czarnoksiężnikiem, powiedział mężczyzna chrapliwym głosem. Ale możecie mówić do mnie os. A co z wielką głową? Kobietą potworem i płomienną kulą, zawołali przyjaciele. Hm. To były tylko sztuczki, odparł os z zakłopotaniem. Nie jestem prawdziwym czarnoksiężnikiem. Nawet nie jestem stąd. Leciałem balonem, który wiatr zmuchnął ze szlaku. Ponieważ przyleciałem z nieba, ludzie pomyśleli, że jestem czarnoksiężnikiem. Poprosili, abym został ich władcą i zbudował szmaragdowe miasto. Czyż nie jest zielone? Zapytał os z dumą. Oczywiście, aby uzyskać pełen efekt, trzeba patrzeć przez pomalowane na zielono okulary. Przyznał. Jedynym moim zmartwieniem były czarownice. Ucieszyłem się, kiedy twój dom zabił jedną z nich. Obiecałbym wszystko, aby tylko pozbyć się drugiej. Ale co z naszymi nagrodami? Zapytali przyjaciele. Nie potrzebujecie ich, odparł os. Strachu na wróble. Masz pełną głowę pomysłów. Lwie jesteś odważny. Brakuje ci jedynie pewności siebie. Drwalu, serce jest główną przyczyną nieszczęścia ludzi. Ale obiecałeś! Zawołali chórem. Ost os westchnął. Zrobię co w mojej mocy. I odeślesz mnie do domu? Zapytała Dorotka. Postaram się. Odpowiedział powiedział Os. Rozdział siódmy Nagrody od Oza. Następnego dnia Oz wezwał wszystkich do siebie. Najpierw strach na wróble polecił. Głowę stracha obsypał szpilkami. Dzięki temu będziesz miał umysł ostry jak szpilka. Strach na wróble od razu poczuł się bardzo mądry. Następnie podszedł do niego blaszany drwal. Oto twoje serce powiedział os i wręczył mu poduszkę w kształcie serca. Jest bardzo dobre. Trwal uśmiechnął się szeroko. Potem os wyjął z zapazuchy zieloną buteleczkę. W środku jest odwaga powiedział dolwa. Lew wypił zawartość buteleczki. Czuję się taki odważny zaryczał. W końcu Oz prowadzi dorotkę do wielkiego kosza. Naprawiłem swój balon, oznajmił. Polecimy nim do domu. Rozpalił ogień i balon wypełni się gorącym powietrzem. Kosz zaczął się unosić. Szybko! zawołał Oz do dorotki. Ale dziewczynka była zajęta szukaniem Toto. W końcu wzięła pieska na ręce i pobiegła do balonu. Gdy była tuż, tuż, lina pękła i balon uleciał do góry. Wracaj! wołała Dorotka, ale było już za późno. I jak ja teraz dotrę do domu? zapłakała. Przyjaciół bardzo zmartwił widok zasmuconej dziewczynki. Strach na wróble wytężył swój nowy umysł. Wiem, powiedział. Poproś, aby zabrały cię tam czarodziejskie małpy. Ale małpy nie mogły im pomóc. Nie możemy opuścić tej krainy, wyjaśniły. Wtedy odezwał się żołnierz. Poproście o radę dobrą czarownicę Glindę. I tak Dorotka i jej towarzysze ponownie wyruszyli w drogę. Rozdział ósmy. Powrót do domu. Glinda mieszkała daleko na południu krainy. Byłaby to nie lada podróż, gdyby nie trzecie życzenie spełnione przez magiczną czapkę. – Proszę, zabierzcie nas do Glindy – powiedziała Dorotka i małpy uniosły ich w stronę pięknego zamku. – Co mogę dla was zrobić? – Glinda uprzejmie zapytała przybyszów. Dorotka powiedziała jej wszystkie ich przygody. A teraz chciałabym wrócić do domu, dodała. Biedactwo, powiedziała z uśmiechem Glinda. Jestem pewna, że uda mi się odesłać Cię do domu, ale potrzebuję do tego magicznej czapki. Glinda zwróciła się do pozostałych. A co wy poczniecie, kiedy Dorotka odejdzie? Ja zamieszkam w szmaragdowym mieście. Oznajmił strach na wróble. Ja wrócę do mojej chatki, odparł Drwal. A ja wrócę do lasu, dodał lew. Poproszę małpy, aby zabrały was tam, gdzie sobie życzycie powiedziała Glinda, a następnie je uwolnię. Jesteś bardzo miła powiedziała Dorotka. Ale powiedz proszę, jak mam się dostać do domu? Zabiorą cię tam twoje srebrne trzewiki, wyjaśniła glinna. Po prostu stuknij trzy razy obcasami i powiedz, gdzie chcesz się znaleźć. Dziewczynka ze łzami w oczach pożegnała się z przyjaciółmi. Następnie przytuliła mocno Toto i stuknęła obcasami. Chcę wrócić do domu? zawołała. Po chwili wirowała w powietrzu, a następnie turlała się po miękkiej trawie na dobrze znanym podwórku. Ciotka M. puściła swoją konewkę i podbiegła do dziewczynki. Moja kochana! zawołała i obsypała Dorotkę pocałunkami. Gdzie się podziewałaś? W kraju odparła Dorotka. Ciociu, M. tak się cieszę, że jestem już w domu. Dwie dziurki w nosie i już skończyło się. Zapraszam na Facebooka. Szukajcie mnie. Poczytaj mi prosie. Lajkujcie, komentujcie, zapraszajcie znajomych. I wysyłajcie prosiaki na adres. Poczytaj mi małpa gmail, Hej!